Cześć, witajcie, tutaj Jujaca i witam was w kolejnym odcinku Raz z Koni. Jej, tak. Przepraszam, jeżeli byście słyszeli jakieś bzyczenie albo inne odgłosy, to mam otwarte okno i w ogóle weszła mi mucha, więc nie zwracajcie uwagi na czasami bzyczenie muchy. No. A więc dzisiaj mamy rasę... Morgan! Jej, Morgan rasa koni, tak? Tutaj mamy jedynego mojego konia raz Morgan, to jest koń z kolekty i ma na imię Starlight. Taki śliczny. I dzisiaj właśnie mamy Morgan rasa koni. Morgan, jedna z najstarszych, najbardziej popularnych ras koni wierzchowo w Ameryce Północnej. Wszystkie Morgany wywodzą się od jednego ogiera imieniem Figur, urodzonego w West Springfield, Massachusetts, którego w roku 1795 nabył nauczyciel Justin Morgan, znany dalej pod imieniem swego nowego właściciela Figur, mimo niewielkich rozmiarów 140 cm w kłębie. Był nie tylko ciężkim, pracującym koniem roboczym, ale startował również w wyścigach pod siodłem i w zaprzęgu, także w konkurencjach pociągowych i wielokrotnie wygrywał. Jeszcze tu mamy pokrój. Koń muskularnej budowy. Wysokość w kłębie waha się od 140 do 152 cm. Bardzo bujna, powiewna grzywa i ogon maści gniada, karaskarognada i kasztanowata, maści, siła i srokato są niedopuszczalne. Morgany są koniami bystrymi i dzielnymi, bardzo efektownie się prezentującymi, jednak łatwymi do prowadzenia, a przy tym bardzo wszechstronnymi. Jego klatka piersiowa jest szeroka, tak jak krótki i mocny grzbiet. Ponadto ma bardzo potężne łopatki, szyję, wygięty łuk i atrakcyjną głowę. Obecnie Morgany są popularnymi koniami pokazowymi. Użytkowane są jako wierzchowce, myśliwskie, huntery, skoczki, konie ujeżdżeniowe, zaprzęgowe także do jazdy z western i do rekreacji. Tak. To wszystko z tego opisu. Jeszcze może tutaj jest takie mini zdjęcie. Zobaczcie. Morgana. O, może go tak... O, wyostrzyło mi, więc tak lepiej go widać. To jest... No, to jest po angielsku, więc nie będzie... Nie będę tego czytać. A więc to by było wszystko w tym odcinku. Chyba to będzie 9 odcinek. I jeżeli w moim głosie coś było nie tak, to przepraszam, ale po prostu mam aparat na zęby założony i po prostu... Gdyby były jakieś problemy z głosem, to bardzo przepraszam. Mogą się czasami... mój głos mógł brzmieć dziwnie, ale myślę, że będzie dobrze. Także do zobaczenia i pa pa.